Dla rodziny palotyńskiej dzisiejszy dzień to dzień wyjątkowy. Świętujemy urodziny dla nieba naszego założyciela, świętego Wincentego Palotiego. I cieszymy się bardzo, że możemy świętować razem z ekscelencją księdzem biskupem Janem Wątrobą. I dziękujemy zaraz na początku księże biskupie za przyjęcie zaproszenia. Chciałbym również pozdrowić wszystkich obecnych koncelebransów. Witam bardzo serdecznie księdza prałata Eugeniusza Wieczorka i siostry palotynki, przedstawicieli zgromadzeń żeńskich i męskich. Witam i pozdrawiam członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego z całej Polski, odbywających w tym czasie w Dolinie Miłosierdzia swoje dni skupienia. Witam wszystkich gości i parafian. W tym roku uroczystość świętego Wincentego Palotiego celebrujemy w blasku złotego jubileuszu. Tydzień temu, 20 stycznia, w Rzymie, w Gnieźnie i w wielu innych miejscach świata rodzina palotyńska świętowała radosne Tedeum za dar świętego Wincentego Palotiego. Dziękowaliśmy za jego święte, za dar jego świętego życia i za fakt kanonizacji, która tę świętość jego życia potwierdziła. Tegoroczna uroczystość przypada również w roku wiary. Z pewnością możemy powiedzieć, że śmierć naszego założyciela była jego najpiękniejszym wyznaniem wiary i jej dojrzałym owocem. Teraz pragniemy pod przewodnictwem księdza biskupa tę wiarę celebrować w liturgii Eucharystii, która jest, jak pisze Ojciec Święty w liście apostolskim Porta Fidei, jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc, po to, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne.